Wiedziałam, że muszę zostawić to wszystko za sobą. Mama powiedziała, że nasze życie będzie lepsze w nowym miejscu. Myślałam, że to będzie jak nowy rozdział w moim życiu, ale nie przypuszczałam, że będzie to walka o przetrwanie. Byłam jak obca na obcej planecie. Każdy się na mnie gapił. Sporo osób nazywało mnie wieśniarą, a ja czułam się tu zupełnie niepotrzebna i niechciana. Nie spodziewałam się, że moje pochodzenie stanie się celem drwin. Nie było znaczenia, ile wysiłku włożyłam w próby dostosowania się. Byłam ciągle oceniana przez moje miejsce pochodzenia, sposób ubierania, wygląd. Według nich nie pasowałam do wielkiego miasta. Gdy wchodziłam do klasy, czułam spojrzenia wszystkich na sobie. Nie znałam tych ludzi, a mimo to ich słowa i zachowania sprawiły, że czułam się bezwartościowa. Nie chciałam nikomu przeszkadzać, ale dla nich byłam celem do ataku. Stałam tam, na tych schodach, a nagle poczułam silne pchnięcie. Straciłam równowagę i zaczęłam spadać. Kiedy leżałam tam na ziemi, czując ból i przerażenie, tylko dwie osoby zareagowały pomocą. Były to Maja i Martyna. Choć jeszcze dobrze ich nie znałam, wsparły mnie, trzymając moją rękę, zapewniając, że wszystko będzie dobrze i zaprowadzając mnie do pielęgniarki. Dzięki nim zdałam sobie sprawę, że nie mogę już dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Hejt i przemoc nie mogą być ignorowane.